I dzisiaj 28 września, ponownie tutaj pijąc kawę u Mariana właśnie, przyjechał i odwiedził kolegę Zdzisiek Lademan, czyli spotkanie dwóch mistrzów. Widzimy, koledzy się odwiedzają i znają kupę czasu. I mamy okazję właśnie między innymi Zdzisława zapytać, jak on ocenia loty młodych w tym sezonie. Dzień dobry, witam wszystkich. No loty były wszystkie praktycznie jednakowe, tylko że było, trzeba było mądre decyzje podejmować. Z jednego lotu nawet żeśmy się wycofali, przesunęliśmy loty o tydzień, ponieważ były złe warunki atmosferyczne. Tak, faktycznie już wcześniej Marian o tym wspominał, że podjęliście decyzję, kabina wraca tak. I przez to nie było strat, prawda? I praktycznie mamy wszystkie gołębie w domu przez 5 lotów, gdzie mieliśmy dla młodych 2 razy po 300 km. Gryfino, to daje do nas dokładnie 300 i nie ma strat gołębi. I gdzie nie były w ogóle lekkie, były nawet loty takie no prędkości po 110, prędkości 1300 i no praktycznie wszyscy hodowcy wszystko mają. No i faktycznie, bo tak jak rozmawiamy z kolegami w kraju, no to są, no największym problemem w tym sezonie były właśnie straty, tak? Zawsze pytanie, a jak ze stratami u was? A tutaj jednak często albo no mamy dylemat, czy wracać, czy wypuszczać i faktycznie trzeba odpowiedzialnie podjąć decyzję, bo szkoda ptaków. Największą złą decyzją to są pośpiech przy wypuszczeniu mgły, nieobdzwonienie trasy, to potem skutkuje wszystko na ten. Nie ma odlotu, nie ma lotu. Zgadza się. A jak powiedz, no ja już wiem, tak, że tutaj wszystko co się dało tam u siebie się udało zgarnąć, tak? No tak dosyć dobry sezon. Bo czekamy na wyniki, to też to trzeba dodać dobre, oficjalne, tak, prawda? Nie żeby wiadomo, tutaj jak tam w Polsce to się ułoży, ale no wyniki są no, takie dosyć dobre. Zobaczymy jak to się przełoży na okręg i to jest kwestia jeszcze chyba 2 tygodni i już będzie wiadomo. Wiadomo. Czyli jak widzimy tutaj kolega Zdzisław tak na razie skromnie wspomina, ale zainteresowani na pewno za, tak jak tutaj Marian powiedział, za te około 2 tygodnie będą mogli wszystko też w internecie oficjalnie no prześledzić. Region już jest w internecie, także w regionu już tam się nic nie zmieni, nie? Ale na starym locie, no? Na starym locie, tak, tylko jeszcze młody został, nie? Wyniki dopiero będą zdawane, zatwierdzane i także, że tego. No ale stary lot już jest w regionie. Nie? Czyli tutaj koledzy z młodych, z no jakby sezonu gołębi młodych jesteście zadowoleni, a no tu już wiemy jak u kolegi Mariana, natomiast Zdzisław jak ze starych też mówisz zadowolony. No ze starych nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej, ale jest względnie po tych wszystkich schodach, także już się coś tam szykuje ekipa. Świetnie, świetnie. No i rejon, mamy rejon, duży rejon, znaczy rejon lecieliśmy, mamy dobrych hodowców w rejonie, konkurencja jest. Jak już kiedy wspomniałem, lata z nami były mistrz Polski, Mietek Mieszkę, także że po prostu jesteśmy tutaj mocnym oddziałem i rejonem, także z kim walczyć. Rozumiem. A Marian, powiedz jeszcze coś w tym sezonie, coś zmieniłeś, jakiś nowy program, coś dorzuciłeś jeszcze do stosowania i w dbaniu o zdrowie gołębi? Nie, raczej zmian takich nie zmieniłem. Ja daję to, co dawałem, w większości to samo, na tej samej karmie, na tych samych preparatach. Te preparaty się u mnie sprawdzają, także po prostu na tym lecę i na razie nie zmieniam, jak jest dobrze, nie zmieniam. No, naturalnie też daję tam, jak wspomniałem już, i siarę, i warzywa też dodaję, a preparaty te na tych, co leciałem, to dalej lecę i na razie nie zmieniam. I o to chodzi, faktycznie, jak wszystko jest na odpowiednim poziomie, to możemy zmieniając przedobrzeć, a to się odbija negatywnie. Lepiej może być gorzej, nie? No. Rozumiemy. No jak się uda, to może kiedyś też jeszcze niebawem odwiedzimy gołębnik kolegi Lademana. Coś nowego się wprowadzi, a kolega Marcin coś nowego wymyśli, nie? No coś nowego, tak. Bo naprawdę bardzo fajne rzeczy. No te preparaty tutaj, coś wspomniałem kiedyś, Centrum Zdrowia Gołębia, się sprawdzają, są dobre. Zresztą dużo hodowców na tych preparatach leci i nie słyszałem, żeby ktoś tam po prostu narzekał. Rozumiem, to cieszy. Dziękujemy za dobrą opinię.
No i tak jak mówię, może teraz już musimy uciekać, ale może kiedyś się uda umówić i też odwiedzimy gołębnik kolegi. No dzisiaj trzeba odwiedzić, bo on ma nową altankę zbudował, to trzeba... A, słyszeliśmy o słynnych imprezach na koniec sezonu. Mają być dopiero. Dopiero będzie, tak? Bo sezon się dopiero skończył. Tak. Tutaj też chciałem nadmienić, że właśnie kolegów na imprezie okręgowej w Sosnówce, która była tydzień temu, no nie było, z racji tego, że właśnie był przełożony tak, lot młodych i inni, niektórzy się bawili z okręgu, a tu koledzy czekali na powrót swoich właśnie, podopiecznych. No właśnie, no, albo gołębie, albo imprezy. Tak nie, jest. Nie było to nam na rękę, bo było fajnie w ubiegłym roku. Byliśmy razem na Wyżdżisiu, w Wyżdżiku był też. Było fajnie, bo to tam dużo kolegów, hodowców. Gdybyśmy podjęli decyzję, że wypuścić na pierwszym locie, to może też byśmy byli bez gołębi i drugiego lotu byśmy nie mieli, byśmy mogli dużo szybciej imprezować już. No tak, ale nie o to chodzi. Miesiąc wcześniej, a to w tym sporcie chodzi o to po prostu, żeby to był sport, a nie walka o przetrwanie. I na tym przykładzie widzimy, jak ważna jest decyzja o wypuszczeniu. A potem, no jak zaczynamy, no to potem może być już tragicznie, tak? Jeśli będzie na przykład połowę strat. Natomiast tu pamiętamy, że u Mariana właściwie na 55 gołębi na początku, mówimy o młodych, na dzień dzisiejszy jest 51 w domu, tak? Tak jest, tak. No. A dzisiaj pochwalisz się, czy chcesz podzielić się z nami też tą informacją? 81, a na ostatni, albo 71, tak. Aha. No. Ale to nie z względu, że zginęły, tylko że były za mocno rozpierzone już na ostatni lot. Rozumiem. Bo ja przez 5 lotów i naprawdę mieliśmy długie loty, to zgubiłem 2 gołębie. No to pozazdrościć, bo jeżdżąc po kraju słyszymy właśnie, jak olbrzymie straty mieli hodowcy nie tylko w jednym jakby rejonie, ale i na południu, na wschodzie, na północy zresztą tutaj też znam hodowców, co no niestety nawet połowę nie mają na dzień dzisiejszy. Chociaż słyszę, są oddziały, prezes lotowy nie hoduje gołębi, a wypuszcza ludziom gołębie. No to ludzie. To jest no masakra. Tak. To nie mogą być większe decyzje, gorsze. No lepiej nie rozwijajmy już tego tematu. Także dziękujemy za spotkanie i do następnego. Dziękuję, do widzenia.